8 czas na naszą poranną rozmowę. Razem z nami wójt gminy Kosakowo, pan Marcin Majek. Dzień dobry, panie wójcie, witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Jak tam piątek, czy udany poranek? Bo tutaj poza anteną już rozmawialiśmy, że nie wszyscy z samego rana mają udany poranek. Piątek jak najbardziej udany, wszystko dobrze zaplanowane, także koniec tygodnia, ale nadal pełno energii. I zaczynamy fery zimowe. Czy pana też dotyczą? No niestety nie. Co cały czas pracuję, ale faktycznie ferie się zaczynają, także myślę, że dzieci na pewno odetchną. I w gminie Kosakowo pewnie atrakcji też nie zabraknie, prawda? Też są atrakcje różne, ale myślę, że też dzieci pewnie będą chciały trochę śniegu zobaczyć. Pewnie część dzieci pojedzie w góry, bo u nas nad morzem ostatnio śniegu tego nie widać niestety. No nie, to taki trochę towar luksusowy się Dokładnie. Stał, ale dzisiaj nie o feriach będziemy rozmawiać. Niestety, bo każdy z nas to pewnie na odpoczynek by się wybrał. Gmina Kosakowo i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO uzgodniły wieloletni harmonogram inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych, czyli długoletnia współpraca nam się zapowiada. Tak, oczywiście długoletnia współpraca. Spółka PEKO to jest nasza gminna spółka, której jesteśmy właścicielem i ona obsługuje wszystkie sieci wodociągowe i sanitarne w naszej gminie Kosakowo. Mniej więcej 2 lata temu mieliśmy bardzo duże problemy, przynajmniej w 2 miejscowościach, Mostach w Kosakowie, z utrzymaniem ciśnienia wody, szczególnie w okresach letnich. I wówczas tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę nad modernizacją głównie hydroforni, ale też niektórych sieci. Część rzeczy już zrobiliśmy, bo zmodernizowaliśmy pierwszy etap modernizacji hydroforni w Mostach, tam już rozwiązaliśmy problem. Całą hydrofornię w Kosakowie też zmodernizowaliśmy i rozwiązaliśmy cały problem dostawy wody w Kosakowie, ale idąc za ciosem stwierdziliśmy, że nie zatrzymamy się w tym miejscu, tylko chcemy ten plan rozszerzyć. I dlatego w roku 2019 wspólnie ze spółką PEKO zrobiliśmy właśnie ten wieloletni program, gdzie określiliśmy, które hydrofornie jeszcze chcemy zmodernizować i które sieci i wodociągowe i sanitarne są niezbędne, żeby cały układ bardzo dobrze funkcjonował. Bo pewnie jest to związane z tym, że gmina Kosakowo bardzo prężnie się rozwija i mieszkańców przybywa. Zdecydowanie tak. No, w gminie Kosakowo co roku bardzo licznie przybywa mieszkańców. Tak dla ciekawości, w tej chwili budujemy też szkołę podstawową w Pogórze, ale na tym etapie zrobiliśmy sobie porównania, ile mieszkańców gminy Kosakowo było w 2002 roku i to było 3599 dokładnie, a w tej chwili na koniec zeszłego roku było 15300, czyli... Jest znaczna różnica, powiedzieć. To można powiedzieć, że tak naprawdę 4-krotnie mieszkańców przybyło i widać, że ta tendencja jest cały czas narastająca, że co roku coraz więcej mieszkańców osiedla się w gminie Kosakowo, melduje się i w związku z tym tak naprawdę jest potrzeba rozbudowy wielu aspektów, ale między innymi też sieci wodociągowych, sanitarnych. Także myślę, że to też jest odpowiedź na wiele pytań mieszkańców. Mieszkańcy przychodzili do nas, do spółki z pytaniem, kiedy dana sieć będzie zbudowana. Teraz mają dostępu właśnie ten program, gdzie jest wszystko określone, co w którym roku będzie wybudowane i to też jest taka bardzo precyzyjna informacja dla mieszkańców. Jak to w praktyce przekłada się na życie mieszkańców, taka rozbudowa? W praktyce jest tak, że mieszkańcy mają dostęp do bieżącej wody, bo faktem jest, że gmina Kosakowo jest wodociągowana i skanalizowana w ponad 90%, ale co chwilę dochodzą nowe tereny jakieś inwestycyjne, które musimy po kolei uzbrajać. Jeżeli chodzi o wodociągi, to jest niewiele, powiedz sobie, gospodarstw, które gdzieś tam są na własnych ujęciach wody, ale je też chcemy podłączyć. A jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, też myślę, że większość jest już podłączonych do kanalizacji, ale patrząc na te brakujące elementy i te tereny rozwojowe, cały czas będziemy musieli w te sieci inwestować. Mówi pan o inwestycjach, to są duże wydatki dla gminy, a jakie są korzyści dla gminy w związku z tym, że wszędzie jest kanalizacja bądź do jednego ujęcia wody się zostały mieszkańcy podłączeni? Myślę, że to jest duża korzyść, może nie tyle dla samej gminy Kosakowo, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Właśnie dlatego, że mają dostęp do bieżącej wody, że nie muszą gdzieś kopać jakiejś studni, jakiegoś własnego ujęcia wody w ogródku czy szamba na terenie własnej działki, tylko mają dostęp do pełnych mediów, to znacznie poprawia i jakość infrastruktury, i jakość życia mieszkańców, i w ogóle całego środowiska, całego zagospodarowania gminy. Myślę, że korzyści jest naprawdę bardzo dużo. Czy gmina Kosakowo co roku tak bardzo się rozwija, powstają nowe budynki, że macie jakiś problem z tym, gdzie powinny się nowe ujęcia na przykład pojawić, albo kolejna kanalizacja, bo gminy, które tak prężnie się rozwijają, często właśnie mają problem, nie mogą nadążyć za zmianami, które w gminie zachodzą.
Myślę, że my jesteśmy w tej sytuacji, w chwili obecnej jesteśmy mniej więcej na bieżąco. Może nie doprowadziliśmy już do sytuacji takiej, że puste działki niezagospodarowane już uzbrajamy, ale w momencie, jak się pojawia gdzieś jakaś zabudowa, zazwyczaj po kilku latach już wchodzimy z infrastrukturą. Także myślę, że w tej chwili to jest na bieżąco i na pewno dzięki temu programowi również to będzie na bieżąco. A dodatkowo mieszkańcy będą mieć informację, jeżeli ktoś chce robić inwestycje, wybudować dom czy jakiekolwiek usługi, ma informację temu, gdzie i w jakim momencie będą te sieci i jak może swoje inwestycje zaplanować. Na ile lat jest zaplanowana? Inwestycja jest zaplanowana do 2026 roku. Data jest związana z tym, mamy bardzo podobny harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych. On się kończy też w 2026 roku i postanowiliśmy, że ten nasz harmonogram również zakończymy w tym 2026, żeby pewnie gdzieś w okolicach 2025 myśleć o kolejnej perspektywie. Mówił pan o tym, że liczba mieszkańców Kosakowa, gminy Kosakowo wzrasta. Właśnie dzisiaj gazety pokusiły się o taki raport GUS-u, gdzie mieszkańców przybywa, gdzie ubywa. Jeżeli chodzi o Małe Trójmiasto Kaszubskie, to w Wejherowie tych mieszkańców jest mniej. W Rumi natomiast liczba bardzo szybko rośnie. Wy jako gmina sąsiedzka również możecie pochwalić się ogromnym wzrostem. Proszę przypomnieć, ile mieszkańców pod koniec 2019 roku? Przypomnę jeszcze raz. Pod koniec 2019 roku było 15 300, a 17 lat wcześniej było 3500, także to jest naprawdę duży wzrost i my to obserwujemy tak naprawdę po ilości meldunków, ilości osób, które przychodzi, ilości inwestycji, które się toczą na terenie gminy Kosakowo. Także wiemy, że ta liczba na pewno będzie szybko wzrastać. Myślę, że w niedługim czasie liczba 20 tysięcy jest naprawdę realna do osiągnięcia. To jest też bardzo dobra informacja dla inwestorów, prawda? Którzy chętnie na pewno zaglądają do gminy. Mamy bardzo dużo inwestorów i z Trójmiasta, i tak naprawdę z wielu okolic, którzy inwestują w gminie Kosakowo, bo mamy naprawdę bardzo atrakcyjne położenie. Bliskość właśnie Rumi, Redy, Wejherowa, ale także bliskość całego Trójmiasta i dobra komunikacja, to jest naprawdę duży atut do tego, żeby osiedlić się w gminie Kosakowo. Panie wójcie, skoro jest pan tutaj z nami, to jeszcze chciałam zapytać o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo ten weekend w zasadzie się rozpoczyna. Wielka Orkiestra zagra już w najbliższą niedzielę. Gminy Kosakowo oczywiście też nie pominie. Oczywiście też nie pominie. My możemy się pochwalić w gminie Kosakowo. Po pierwsze, mamy w pierwszej kolejności sztab nasz w gminie Kosakowo. Jest to sztab organizowany wspólnie z Jaworowym Klubem Sportowym i główne wydarzenia z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się w Suchym Dworze w hali Jaworowego Klubu Sportowego. Tam zaczynamy o 15:00. Będą wernisaże, będą występy artystyczne, będą licytacje, będzie Gwiazda Wieczoru, czyli Tymański, będzie Światełko do Nieba o godzinie 20:00. To się wszystko będzie działo 12:00. Oprócz tego będziemy mieć morsowanie na pewno i oprócz tego tradycyjnie, z tym, że to będzie dzień wcześniej w sobotę, wspólnie z miastem Gdynia, wspólnie głównie z radną Gdyni Mariko Domozych organizujemy w Galerii Szperk też licytacje i też wydarzenia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także w gminie Kosakowo na pewno dużo się będzie działo, ale myślę, że to, czy dużo się będzie działo, to jest jakby trochę na marginesie. Najważniejsze, żeby cel był, że tak powiem, szczytny, żeby udało się jak najwięcej pieniędzy zebrać, bo sama akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest na tyle szczytna, że chyba sam cel jest najważniejszy. I pewnie mieszkańcy gminy chętnie dołączali się do organizacji. Co roku mieszkańcy gminy, nie tylko chyba mieszkańcy gminy, chyba tak naprawdę całej Polski. To jest taka akcja tak spontaniczna i tak świetnie zorganizowana, że chyba wszyscy po prostu traktujemy się w tym jednym dniu jak jedna wielka rodzina. Każdy chce to wspomóc, bo wie, że to idzie naprawdę na szczytny cel. Panie wójcie, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Również dziękuję. Życzę udanego weekendu i spokojnych ferii. I wzajemnie, i dla Państwa również miłego weekendu, spokojnych ferii, wszystkiego najlepszego. Wójt gminy Kosakowo, pan Marcin Majek, był dzisiaj moim gościem.